Niewielu wie, ale ostatnio o twoich walkach jest trochę ciszej. Ale boksujesz, jeszcze dajesz radę, powiedz, jak traktujesz jeszcze ten boks? Już tylko zarobek, czy jeszcze o czymś tam marzysz? No, witam wszystkich, tak, no nie oszukujmy się, tak, mam 34 lata, najlepszy czas mam za sobą. Dalej jestem aktywny, tak, aktywnym zawodnikiem, trenuję, przygotowuję się, myślę sobie jakieś ciekawe oferty, rozpatruję, jeżdżę za granicę, boksuję sobie, tak, może już nie z taką intensywnością jak kiedyś, ale coś tam jeszcze robię, tak, także jeszcze tam, można powiedzieć sobie, spijam śmietankę z mojego rekordu, tak, jeżdżę, dopóki jeszcze mnie zapraszają na galę, daję dobre walki, nie dostaję po głowie, tak, że nie tracę na nich zdrowia, to można powiedzieć, że bawię się trochę tym sportem. Ostatnia walka. To była dobra walka do pewnego momentu, walka z Muratem, powiedz, nie żal ci trochę, że to się skończyło jednak przed czasem, bo tam zabrałeś u parę rund, pewnie smak tej walki byłby inny, gdyby ten werdykt byłby tam, bo byłby ciasny pewnie po ostatnim gongu, więc jak się zapatrujesz na ten ostatni pojedynek? No znaczy tak, no żałuję troszeczkę, tak. Nie widziałem tego momentu właśnie, że jak już przy drugim liczeniu w ostatniej rundzie jestem, karol był bardzo wykończony, leżał na ringu, tak, też byłem dosyć mocno zmęczony, ale to już jest też tak, można powiedzieć, z wiekiem, tak, ma się rodzinę, dzieci, to już gdzieś tam też się tak może i nie ryzykuje, gdzieś dwa knockdowny, człowiek by mi tam o ten ułamek sekundy by już jest spóźniony, więc tak naprawdę mówię, no szkoda zdrowia, tak, no nie będę nam nadstawiał głowy, żeby to się może skończyło jakimś ciężkim knockoutem. Ale gdybym widział to, co się dzieje z drugiej strony ringu, to wystarczyło, że po prostu pewnie bym wstał i tam walka byłaby wygrana wtedy w moją stronę przed czasem. Norbert, pewnie widzisz takie zjawisko, że ci zawodnicy z tego starszego pokolenia, jak mogę tak powiedzieć, jesteś to prawda, jak młodszy ode mnie, ale umówmy się, zawodnicy z tego starszego pokolenia, czyli ty, Maciek Sulęcki, których jeszcze pamiętają ci kibice sprzed 8-10 lat, oni są jeszcze trochę rozpoznawani. Tych młodych, którzy wchodzą, raczej już nikt ich nie zna. Powiedz, z czego to wynika, że boks trochę tak siadł? To znaczy, no na pewno nie wydaje mi się, żeby siadł. Jest dużo nowych grup, jest dużo młodych zawodników, którzy przechodzą na zawodowstwo. Bardziej wydaje mi się, że trochę bardziej promowana jest może nie to, że tandeta, no chociaż można to tak nazwać, tak, freakowe walki, pseudo zawodników sportu walki i ten prawdziwy sport gdzieś wszedł na bok po prostu, bo wydaje mi się, że mamy dużo uzdolnionych chłopaków, którzy naprawdę ciężko pracują, jest dużo młodych zawodników, nawet takich, którzy się za parę lat może być, mogą przynieść troszeczkę właśnie takiego, wnieść coś do tego boksu naszego zawodowego, także promowany jest troszeczkę teraz promocja sportu, bo trzeba w inną stronę. Promuje się, kurczę, no jakieś głupoty, tam, frikowe walki, głupotę, tak, a prawdziwy sport troszeczkę jest na drugim planie. Chociaż wydaje mi się, że i tak się, sam on się obroni, ale nie uważam, żebyśmy byli jakoś tam, nie wiem, w tyle. Powiedz, dostajesz jakieś propozycje z Polski jeszcze? Żeby gdzieś tam, nie wiem, może sprawdzić Staniocha Parzęczewskiego, czy raczej nie masz takich zapytań? Nie, nic nie dostaję. Rozpatruję tam propozycje z zagranicy. Na pewno jakby mi przyszła propozycja, nawet a właśnie sprawdzenia jakąś tutaj w Polsce, tak? Ale nie na 3-4 tygodnie przed walką, tylko miałbym dłuższy czas przygotowania, to pewnie chętnie, może na pewno bym no, jakoś tam rozpatrzył, tak? Ale na razie nic z tych rzeczy nie mam. A jest ktoś, z kim chciałbyś zaboksować może? Z polskiej kategorii, tak super średnia, pół ciężka? Nie, znaczy, szczerze powiem tak, jakoś tam nie śledzę teraz jak zawodników. Wszyscy ci, którzy już tak byli moim dziecku, którymi chciałem boksować, albo już pokończyli kariery, tak, ale po prostu. Ja też już bardziej jestem bliżej tego końca kariery, sprawdzać się, ja nie wiem, czy to jest jakiś sens udowadniać sobie. Ale na pewno nie jestem zawodnikiem, który odmawia fajnych walk. Jeżeli jest panie, jest jakiś określony, mam czas na przygotowania. Nie tak jak powtarzałem wcześniej, nie 2-3 tygodnie, tylko pełny okres miałbym na 1,5 miesiąca, 2. To mogę kogoś sprawdzić, tak, z tego młodego pokolenia. A masz taki moment, do którego chciałbyś boksować, czy po prostu przyjdzie taka chwila, że powiesz, zostaję w domu, trenuję innych, czy nie myślisz o tym w ogóle? Znaczy nie, powiem tak, szczerze powiem tak, że z wiekiem te treningi idą coraz ciężej, tak, coraz ciężej,
gdzieś tam jest, można powiedzieć, wypracowana wytrzymałość, tak? Jest to doświadczenie ringowe, ale to już jest coraz ciężej, już troszeczkę tak może to, że pracuję, łączę, tam jeszcze to, że boksuję z pracą trenerską, to kosztuje mnie dużo takiej pracy fizycznej gdzieś już. Nawet jak czas się znajdzie na trening, to trochę brakuje sił i ten organizm też się może tak nie regeneruje, już nie jest taki gibki, szybki, wiadomo, że z wiekiem to się najbardziej traci na szybkości i tak naprawdę póki jeszcze czuję się na siłach, to będę boksował. Jeżeli uznam, że po prostu pojadam w jakąś walkę i że to już jest nie to, to po prostu przestanę i tyle. No Robert, to ja ci życzę, żebyś się czuł na siłach jak najdłużej i żebyś dostał jakąś ofertę walki z Polakiem, bo to na pewno gdzieś tam może zaciekawi tą ortodoksyjną grupę kibiców i może taka walka z Parzęczewskim czy ze Staniochem byłaby ciekawa dla polskiego widza. No zobaczymy, co przyniesie, tak, co przyniesie czas i tyle. Wszystkiego dobrego. Dzięki, pozdrawiam.